Wtedy się już siedzi z taką wielką radością. Lęk minął. I w pewnym momencie, nie wiem skąd, przychodzi młody chłopak. Przeskoczył te wszystkie ogrodzenia. Ja mu ręką wskazałem podejść tu. Libańczyk, który trochę po włosku mówi i po angielsku. A ten chłopak mówi, że dziś szarbel w nocy mu mówił, że ma tam wyjść. I prosi mnie o spowiedź. 10 lat nie był do spowiedzi. Spowiadałem tego chłopaka tam, przy celi ojca Szarbel, wiedząc, że on też jest. Nie ma nic w przypadku, kochani. Nie ma nic. On zawsze będzie starał się przyprowadzić do Jezusa. A więcej wam powiem pewnie w innym dniu, ale mówię to dziś tu i święty Ojcze, dziękuję ci za łaskę tych dni. Za łaskę tych dni, co będą, ale by wielu z was spotkało Chrystusa. Po mszy świętej będziecie jeszcze mieć czas wolny,